Witajcie w dzisiejszym odcinku recenzja gry... Stawka większa niż życie. Oh yeah. Zapraszamy do oglądania. Witajcie, z tej strony Kaszmar i Basia, Geek Factor TV. Dzisiaj w odcinku recenzja gry Stawka większa niż życie. Jest to gra, którą dostaliśmy do zrecenzowania od wydawnictwa Integra, za co bardzo dziękujemy. Gra powstała przy współpracy z TVP SA. I jest to tradycyjnie jeden z dwóch filmików. W tym filmiku poznacie naszą opinię, natomiast w drugim filmiku poznacie zasady tej gry. Jeżeli chcecie zobaczyć zasady, uprzedzam, ten filmik będzie długi, to kliknijcie tutaj między nas i to, ten link was przeniesie do filmu z zasadami. Teraz natomiast recenzja. Pierwsze od czego chciałem zacząć. Jeżeli będziecie przechodzić, bo ogólnie gra mi się podobała i chcę zacząć od minusów. Jeżeli będziecie na przykład przychodzić sobie w Empiku albo gdzieś tam i zobaczycie na półce grę Stawka większa niż życie i pomyślicie sobie: ej, to jest taki stary serial, to może się moim rodzicom spodobać, pewnie rodzice go znają i go lubią, rodziców mam w wieku tam 60+, to im kupię tę grę i będzie fajny prezent na gwiazdkę. Nie. Ta gra jest cholernie, ale to cholernie skomplikowana. Po alternatywach 4, po zmiennikach Robert Sypek i Maja Mirska po prostu rzucili się naprawdę, i to tak hardkorowo, na ten temat, że to jest masakra. Ile trwało rozstawienie? Ile zajęło mi rozstawienie? Nie wiem, prawie mi się przysnęło, ale... Instrukcja ma jakieś 20... Trwało. Ma jakieś 25 stron samych zasad, kolejne 25 stron to są scenariusze, które można tu rozegrać. Więc słuchajcie, jest strasznie dużo czytania, przez pierwszych parę rozgrywek jest strasznie dużo zaglądania do instrukcji i to może niektórych zniechęcić, bo to jest gra tylko dwuosobowa, która jest duża, ale jest strasznie skomplikowana. To jest strasznie dużo rzeczy do ogarnięcia i mówię, niektórych to ciągłe wertowanie po instrukcji przez te pierwszych, mówię, bo to przez pierwsze 4-5 rozgrywek jak nic będziecie po prostu co chwila do tego zaglądać. No i dobra, często tak jest, trzeba przednąć, potem jest okej. Okay. Tak. To rozstawienie też nie musi być koszmarnie długie, no niektórzy są wolniejsi, inni to może szybciej. Także na razie nie ma dramatu. Idziemy dalej. Dalej, powiem szczerze, nie mam. Nie wiem, czy mam jakieś zastrzeżenia takie konkretne, czy co tobie się podobało, tudzież nie. A tak ogólnie? Ogólnie, dobra. Jezu, to ja mogę do jutra mówić. Nie, okej, dobrze, to inaczej zróbmy. Zacznijmy od wykonania. Gra jest moim zdaniem przepięknie wykonana. Cudna jest, tak. Jest bardzo ładna. My w ogóle powinniśmy jeszcze zacząć od tego, że my testowaliśmy tę grę. Testowaliśmy, tak. Tak, mieliśmy w ręku dzierżyliśmy. Prototyp mieliśmy. Tak. I bardzo nam się spodobał. Bardzo. Dużo dobrych rzeczy mieliśmy do powiedzenia. Mi się osobiście najbardziej podobają te. Na odwrocie. Tak. Tak twarz wygląda. No. Dobra. Więc tak. Plansze sektorów, figurki, jak są, wiadomo, no figurki, znaczy no są to takie wycinki, prawda, które wkładamy w te postawki. Karty ładnie wykonane. Takie te przeszkadzajki, których osobiście nie lubię, bo mnie wnerwiają. Jest naprawdę, za wykonanie jest po prostu piątka z plusem, jest tych elementów dużo, ale każdy z nich jest naprawdę solidnie, fajnie wykonany. Ilustracje na sektorach, na kartach są po prostu przepiękne. Słowa uznania absolutnie należą się ilustratorowi, czyli panom, Marek Szyszko, Tomasz Wirchanowski. Brawo, bo naprawdę świetne wykonanie. To prawda. Co myślisz o propos tego, co ja powiedziałem o tym, że gra jest trudna? Nie powiedziałabym, że gra jest trudna, bo stwierdzenie, że gra jest trudna, raczej skłania do takiej opinii, że
ciężko skumać, o co chodzi, no to nie jest kwestia skumania, o co chodzi, bo właśnie nie jest trudne. Ona po prostu ma dużo wątków i ja bym to nazwała w ten sposób. Porównując do innych gier, nie wiem, no horror warkam. Jest po prostu jakieś zagadnienie, wgryzając się w nie wynika jeszcze parę innych rzeczy, z których wynikają jeszcze inne rzeczy. No ale to jest gra, moim zdaniem, dla tych, co autentycznie lubią grać i nie lubią prostych gier. Prostych, na zasadzie, że po prostu jest plansza, rzucamy kostką, parę kart i nara. Tak. Gra jest dla bardziej wytrwałych, dla bardziej zaangażowanych. No ja tak się trochę zauważyłam, że trochę tak się w nią zaczęłam wkręcać, jak tak teraz graliśmy. Tak, bo gra jest w ogóle rozłożona, bo przed chwilą dosłownie graliśmy. Tak, to jest Gralibyśmy dłużej, gdyby nie to, że jest już późna pora, a nasze kondycje też nam nie pozwala tutaj siedzieć. Nie mamy kondycji. Nie wiadomo jak długo. Basia ma 100% racji, jest to jest mięsista. Jest mięsista gra. Nie powiedziałabym, że trudna, bardziej skomplikowana, na zasadzie, że trzeba faktycznie i tu pamiętać, że tu za tą akcję tyle i tyle punktów akcji się odejmuje, a tutaj z tego wynika to jest powiązane z tym. Mi się to podoba. Ja tylko, że też jestem taką osobą, że ja bym musiała z instrukcją siedzieć. No u nas to przeważnie ty siedzisz z instrukcją na kolanach, ale to się zmieni, bo ja oszukujesz ciągle. Tak. Pamiętacie, co kiedyś mówiłem, jeżeli Basia mi zarzuca, że palec ja oszukuję? Palec, weź ten palec. Jeżeli moja żona... to się teraz się wyjdzie, więc nie wiem, co mi, możesz darować. Że oszukuję, to znaczy, że jej się gra podoba. Tak, to jest podstawa. Ale dobra, a propos tego, co powiedziałaś... Więc nie jest trudna, jest skomplikowana, ale jest przez to bardzo fajna i ciekawa i są zamachy i można granatami rzucać i kradnie się do jakieś dowody się zdobywa, sekrety. Im bardziej skomplikowany, cicho bądź, im bardziej skomplikowany scenariusz, tym jest fajniej. Jak chcecie w coś łatwego pograć, to zawsze można wziąć świat dysku wiedźmy i porzucać kostką. Tak, porzucać kostką. To nie wymaga wiele wysiłku. Basia w sumie streściła wszystko, co tak naprawdę co ja chciałem powiedzieć i pewnie dobrze, bo ja bym się po prostu rozgadywał. Ja osobiście, znaczy musicie wziąć pod uwagę jedną rzecz, ja tego totalnie nie mówię tylko dlatego, że Basia jest moją żoną. Basia jest bystra. Basia jest cholernie bystra. A żeś teraz kurde, łysy o beton, ale nie, bo serio, bo o co mi chodzi? Ty bardzo łatwo ogarniasz. Ja na przykład jestem głupi. To żeśmy się. Ja jestem głupi. Uzupełniamy się idealnie. Ja na przykład mi strasznie dużo czasu zajmuje ogarnięcie, ponieważ jest tak, na każdą co etap przydzielamy sobie punkty akcji. Ile punktów akcji mam do wykorzystania w tym etapie? I mam kilka agentów, tak? Biorę kilku agentów, których mogę wykorzystać i każdy z nich ma swój limit punktów akcji. Więc muszę teraz śledzić, ile punktów akcji wykorzystałem z którego agenta i ile mi zostało. I znowu mnie oszukał, jak tu z nim grać? Nie oszukałem, pomyliłem się. Tu ma jakąś kubkę kości, tutaj obok jakiś, tu mu się punkty kończą, tu nagle dwie kostki sobie dokłada, rusza się jak chłapo psie skacze. Bo mi się pomyliło! Bo to jest skomplikowane. Nie oddawaj głupiego, bo nie jesteś. Ale ja mówię, dlatego w zależności od tego, w którą stronę jakby wy się zbliżacie, do której strony wy się zbliżacie, czy bystrej Basi, czy głupiego kaczmara. Głupi kaczmar, tak liceum mi się przypomina. To tak sobie też jakby poukładajcie w głowie, na ile myślę możecie mieć problem tutaj z ogarnięciem niektórych rzeczy. Tak, poza tym to, co Basia powiedziała, gra, i powtórzę chyba już trzeci raz, przepraszam za to. To gra już za długo trwa. Jest mięsista, czyli to jest dużo rzeczy. Jest to jedna z tych gier, gdzie absolutnie... Ale o tym już było. Tak, to co Basia mówiła, że to jest dla zaawansowanych graczy, czyli... Ale to powtórzę, nie? Tak, bo ja chcę też coś powiedzieć, to jest w końcu mój kanał. Nie, to mnie nie bierz do tego. Dobrze. I żeby było jasne. No idź już dalej. Komu się chce to oglądać, jak ty tyle gadasz? Zaskakujące jak ty. Oni są też bystrzy. Czemu ty się nie możesz przestać przerywać? Nic nie powiem. Masz mówić. Dobrze. Bo to mam mówić, to mam nie mówić, bo mi się chce mówić, a nie mogę. Słuchajcie, wszystkie te drobne problemy, które wspomniałem, które mam z tą grą, czyli skomplikowanie, czyli ilość tego wszystkiego, one po prostu odchodzą w niepamięć, jak tylko zwrócimy uwagę na to, na motyw, na fabułę. I ta fabuła z tego po prostu wycieka hektolitrami. Bo klimat, czy znaliście serial, czy nie znaliście... Oglądałaś serial? Stawka większa niż życie?
szczerze. No tak, oglądałam. U nas w domu się to oglądało. No to było hity. U nas teraz nie. Ja tak jak są powtórki, to rodzice zawsze na dłuższą chwilę, jak tam jesteśmy u nich i to leci, to zawsze na dłuższą chwilę tam się na tym zatrzymają, bo to takie miłe wspomnienia przywołuje. Jak kiedyś chyba nic w telewizji nie było, tylko takie serial Cztery pancerni i pies i stawka większa niż życie. I Wojna domowa. Aha, lubiłam Wojnę domową, czadową. I wszystko, i ten, ja na przykład tego akurat stawki przyznaję się, stawki większe niż życie na przykład nie oglądałem. A Wojnę domową oglądałaś? Nie. No to o czym my tu rozmawiamy? Ja oglądałem Biela Kozbiera. A ty jesteś młodszy. Także tak. Ale mimo wszystko klimat mi się udzielił. Klimat szpiegowania, właśnie prześlizgiwania się, zdobywania różnych rzeczy, taka szuja, nie? Się. Tak, takiej szui bardzo to jest w to mi gra. Jakoś zawsze chcesz być Niemcem. Zawsze ty też czy chcesz być stroną polską czy niemiecką i zawsze mi dajesz. A pamiętasz jak to testowaliśmy i zupełnie pierwsza rozgrywka? Pamiętasz kim ty wtedy chciałaś być? Podpowiem ci. Niemcem. Oj tam. Więc tak, oprócz wykonania główną zaletą tej gry zdecydowanie jest klimat i fabuła, bo i fajne jest też to, fajne są te scenariusze. Podoba mi się to, że te scenariusze, jest ta kampania szkoleniowa, którą absolutnie polecamy, żebyście ją przeszli, czyli te trzy scenariusze od najbardziej podstawowego do najbardziej zaawansowanego, absolutnie przez to przejście. Tak. Nie próbujcie być mądrzejsi od twórców i od instrukcji. Zróbcie te szkolenie, tą kampanię szkoleniową. Potem są te fajne scenariusze w ogóle fabularne, tak? I wtedy już w ogóle się człowiek czuje, jakby był postacią w tym serialu i wykonywał tam to, co musi wykonać. Wszystko super. I dodatkowo te scenariusze sprawiają, jakby inaczej, konstrukcja tej gry, która opiera się na jakichś tam zasadach i potem na scenariuszach, sprawia, że te scenariusze mogą powstawać i powstawać. Czy to od twórców gry i z tego, co wiem, będą jakieś tam dodatkowe scenariusze, czy to od fanów, którzy będą tworzyć swoje własne, ponieważ tych zasad jest dużo, ale dzięki temu, że jest ich dużo, to każdy może tworzyć swoje zasady, swoje, modyfikować to trochę, jakieś swoje cele ustalić i to jest super, bo dzięki temu może macie tak naprawdę nieskończoną możliwość różnego rodzaju rozgrywek w zależności od tego, jaki scenariusz sobie sami wymyślicie. Tak, i na pewno z tego wszystkiego skorzystacie. Znaczy ja nie wiem, moim zdaniem możecie skorzystać, bo moim zdaniem, jeżeli się wam gra spodoba... A ile w tej grze jest scenariuszy przewidzianych, tak? Z urzędu masz trzy scenariusze filmowe. Ściśle tajne, Hotel Excelsior. I wiem kim jesteś. Nie opierajcie swojego wrażenia na temat tej gry na podstawie pierwszego też zupełnie scenariusza szkoleniowego, bo to tam... No to ma was wdrożyć, bo... To jest świat dysku wiedźm, tam chodzicie i rzucacie kostkami i może ale się no udobrzenie. Trzeba to zrobić, to też nie jest długie... A pozwala już tak ogarnąć, bardziej swobodnie można się później poruszać. Tak, więc tak jak mówiła Basia, coś na zasadzie horror warkam, tak? Umawiacie się na wieczór, dzisiaj jest wieczór ze stawką i nic innego nie robicie i gracie w stawkę. I będziecie się bardzo dobrze bawić. Reasumując, minusy za odrobinę za skomplikowania, ale mówię tak jak na przykład dla Basi to nie jest minus, tak? To nie jest dla siebie minus, że ta gra jest skomplikowana, jest dużo zasad. Ja po prostu wiem, że niektórych to może zniechęcić i po prostu bądźcie na to czujni, tak? I uważajcie na to, że to jest gra, która będzie od was wymagała trochę. Zawsze można w kierki pobrać. Kierki czy coś. Plusy, kochanie. Wykonanie przede wszystkim bardzo zachęca. Te karty miałam taką małą fobię z kartami związaną, ale to są bardzo fajne karty. Bardzo. Przyciąga oko. Moja jedyna uwaga to trochę tak nabrzdżone, że tak powiem, jest przez te podstawki dla polskiej drużyny czerwone. Tak trochę mi tutaj się kolory mieszają. Tak, jak jeszcze dojdą do tego sektory. Bo tutaj jeszcze są kolory i to na tych tutaj i rąbach. To dojdzie gdzieś tam. Tak trochę jest na ten. Stroka to mogły być przezroczyste. Ja wiem, że chodzi o to, że Niemcy mają czarne, my mamy czerwone, ale jakoś. Ale faktycznie, jak za dużo elementów się pojawi na sektorze, to się trochę robi. Tak. Takie. No to tak. Ale oprócz tego jest wykonanie jest. Mega się cieszę, że ją mamy. Bardzo się cieszę, że ją mamy. Wykonanie, motyw, fabuła, klimat serialu się udziela, tak? Udzielił się klimat serialu. Tak, to by było ogromne rozczarowanie, gdyby ten klimat serialu się na to nie przeniósł, bo to można było bardzo łatwo spartolić. A ja serialu nie oglądałem, mi się udzielił bardzo fajny klimat, bardzo fajnych rozgrywek szpiegowskich i moim zdaniem można by wziąć sam szkielet tej gry, mechanikę
w sensie, i obłożyć to, że tak powiem, zupełnie innym klimatem i można śmiało z tym iść na zachód. Na przykład nie obłożyć to, nie wiem, Jamesem Bondem albo Jasonem Bournem i po prostu i śmiało odbijać świat tą grą, bo ta gra moim zdaniem jest na tyle dobra. Wiesz, co mi chodzi? Wiem, a to byś tak Klosa chciał tak? No nie, no bo Klosa nie sprzedaż w Stanach, tak? Albo nie wiem. Klos. Klosa nie sprzedaż w Stanach. I o to mi chodzi. Tego. Nie, no to no wiem, śmieję się przecież. Ile byś dała punktów? Reasumując. Myślę ciągle. To ja powiem swoje. Ja bym dał 8 na 10, ponieważ jest to bardzo fajna gra i bardzo mi się podobała. Tych dwóch punktów do ideału moim zdaniem brakuje tylko z tego powodu, że przez to, jak duża i mięsista jest ta gra, ona nie będzie dla wszystkich. I może przez to u nas na przykład, szczerze, nie wiem jak często ona będzie lądować u nas na stole, bo my rzadko... Jeżeli tak często jak Horror Warkam, to generalnie średnio no, tak, no nie powiem, bo aż wstyd, no, ale raczej często to nie będzie. No niestety, no bo no, rzadko kiedy mamy czas i energię. No. Cicho tam. 9 na 10 ode mnie zostanie i właśnie ten jeden punkt odejmuję za to, że przykro mi, że nie będziemy mogli w nią tak grać często, jakbyśmy chcieli, bo bardzo często połowy smęcą horror. Niedługo będzie. Oby. I zawsze gdzieś tam go w pamięci mam. Grając w inne gry zawsze sobie tak z rozrzewnieniem myślę, że kurczę, chcę horror, to było fajnie grać. Czyli tak, ty dajesz 9 na 10, ja daję 8 na 10. Tak daję. Czyli uśredniając, od Geek Factor TV 8,5 na 10 dla stawki większej niż życie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy wydawnictwu Integra za przekazanie nam tej gry do recenzji. Gra w kolekcji zostaje, pomimo tego, że nie wiadomo jak często będziemy do niej sięgać, to jednak sięgać za jakiś czas będziemy. I co? I dziękuję wam bardzo za oglądanie. Co byś chciała powiedzieć moim widzom, żeby teraz robili? Znaczy widzom tego filmiku. Co ja zawsze mówię, żeby robić? Polubcie nas, subskrybujcie. Tak, subskrybujcie nas. Pawła, bo ja tu jestem okazjonalnie. Zapraszamy na Kaczmara. A że za dużo gadam, chyba Paweł mnie wytnie. Nie. Zapraszamy na Face'a, na Twittera i na serwis geekfactor.pl. Dzięki bardzo za uwagę. Dziękuję. Do następnego odcinka. Cześć.